Dzisiaj ciężki dzień. 6:45. Do końca sezonu Serie A pozostało 12 kolejek. Do tego jeszcze 12 w nocy wstałem o 4. Marcelina mnie obudziła. Nie, Marcela? Chciał ci już spać. Kawka. I piszemy, co mamy dzisiaj zrobić. W swoim gabinecie zawsze, jak jestem u 8 w samochodzie, to staram się chociaż wiadomości jakieś tam na stacji obejrzeć, usłyszeć. Uwielbiam rozmowy na RMF FM. Właśnie teraz lecą. Trochę tych wiadomości trzeba zawsze usłyszeć. Pierwszy raz idę do galerii, odkąd wprowadzono zakaz. Parking, zobaczcie, praktycznie pusty. A idę kupić specjalny kijek do tego telefonu, żebym nie musiał trzymać tak wysoko ręki, żebym mógł was nagrywać. Was, siebie i innych. Chciałem kupić sobie kija do telefonu, żeby mógł nagrywać. Jak widać, jest wszystko pozamykane. Galeria. 8:30. Wracam do pracy. Oczywiście pojechałem do galerii, ale jest zamknięta, bo jest od 9 otwarta. Więc nie lepsze, jadę tam spryskać rondapem zieliku, który mi tam rośnie. Nie marnuję czasu, po prostu jestem tu od razu przy okazji. Spryskam randapem i za 40 minut wracam do galerii kupić tego kijka do telefonu. Wjechałem na parking. Spotkałem Radka, który korzysta z tego parkingu nieodpłatnie, bo ma trudną sytuację. Powiedział mi, żebym teraz nie pryskał, bo jest mokra trawa. No mogłem się domyśleć. No ale mówił, że za mnie to zrobi. Więc podziękowałem mu, zostawiłem mu opryskiwacz i płyn Roundup. Nie, bo reklama będzie, to nie był Roundup. I on ma mi to spryskać po południu, jak będzie, jak to wyschnie ta trawa cała, nie? O 10:00 mam spotkanie ze wspólnikiem na temat tego, co robimy z biurem, który musimy, takim pawilonem, biurem kontenerowym, które musimy kupić sobie na ten plac, który tutaj zaraz zobaczysz. I jadę też do galerki kupić ten statyw taki, żeby trzymać i nagrywać. Słuchajcie, kupiłem sobie. Wybrałem coś takiego, o czym wspomniał Michał, czyli kapitan przyczepa. Otwieram przy was. Czyli taki, który mógłbyś, o widać lepiej tak, który mógłbyś, mogłabyś postawić sobie na biurku albo trzymać w dłoni po prostu. Nawet pokrowiec jest, ja pierniczę. Elegancko. Sądziłem, że będą jakieś promocje będą, nie? Jak otwarto wszystkie galerie. Więc słuchajcie, fajna sprawa. Tu mogę sobie postawić na biurku, na szafie, gdziekolwiek. Michał wspomniał, że dobrze są takie, które można wyginać te łapki, bo można wtedy przymocować to nawet do gałęzi, czy do jakiegoś miejsca, jakiejś poręczy okrągłej, owalnej i tak dalej. Ja generalnie kupiłem takie coś na szybkości, zobaczymy jak się będzie sprawdzało. Rozsuwa się na 70 cm, więc pierwszy mój zakup. I od teraz będziecie mnie oglądać z góry, albo tak z poziomu. Pierwszy dzień od 4 dni, słońce. Fajna pogoda. Gdybym nie musiał pracować, pewnie bym pojechał sobie nad morze z rodzinką. Ale niestety, na razie. Zapomniałem powiedzieć jeszcze, że zaraz zadzwonię do kapitana przyczepy. Przedstawię się jako Mariusz Sawicki z Komendy Głównej Policji w Elblągu. I powiem tak. Dzień dobry, pan Michał. Tak.
Panie Michale, dzwonię z Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Dowiedzieliśmy się właśnie, że jest pan poszukiwany tytułem organizowania imprez i uczenia, czy tam robienia szkoleń wśród Elblążan, którzy chcieliby mieć swój kanał na YouTubie. Zobaczymy, co powie.